Linux Mint wersji 20.3 z interfejsem graficznym XFCE. W poprzedniej części przekonaliśmy się, że każdy, kto potrafi obsługiwać Windowsa, powinien sobie poradzić z tym Linuxem bez większego problemu. A dzisiaj sprawdzimy, jakie programy i narzędzia są dostępne zaraz po zainstalowaniu systemu, co dostajemy w zestawie. A w kolejnej części nauczymy się, jak dodawać nowe programy, jak zainstalować nowe aplikacje i które aplikacje warto doinstalować. Ponieważ trochę tego jest, ta część może być nieco przydługa, na szczęście wszystko jest podzielone na kategorie, więc pod filmem będą znaczniki czasowe, na które można kliknąć i wybrać sobie wybrany rozdział. Zaczynamy chyba od tego, co jest najczęściej używane i najważniejsze czyli zakładka Internet. I w Internecie mamy aplikacje internetowe. Czyli okienko, które prawdopodobnie początkującym użytkownikom Linuxa do niczego się nie przyda, bo ono pozwala na kolekcjonowanie aplikacji internetowych i uruchamianie ich tak, jak byłyby to programy zainstalowane w systemie. Następnie Hexchat, czyli aplikacja do czatów z użyciem protokołu IRC. IRC Internet Relay Chat, jedna z najstarszych usług sieciowych. I znowu dla większości użytkowników początkujących swoją przygodę z Linuxem jest całkiem obcy temat prawdopodobnie. No ale jeśli ktoś chce się wgryźć w temat i znaleźć zaawansowanych użytkowników, takich prawdziwych power userów, to na kanałach IRC jest na to chyba największa szansa. Dalej w zakładce internet klient poczty Thunderbird. Jeśli ktoś używał Thunderbirda w Windowsie, to tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Wszystko wygląda i działa dokładnie tak samo. A dla tych, którzy nie używali, potężne narzędzie do odbierania i wysyłania poczty, zwłaszcza jeśli mamy kilka kont pocztowych i chcemy wszystkie je odebrać, synchronizować i zareagować na to, co się tam dzieje w jednej e, sensownej aplikacji, gdzie można wyszukiwać wiadomości, treść wiadomości, źródła, z których zostały przysłane, filtrować to wszystko. Thunderbirda chyba nie trzeba nikomu polecać. Następnie internet, przeglądarka www Firefox. Tu nie trzeba chyba niczego tłumaczyć. Jak działa Firefox, wszyscy chyba wiemy. Jeśli ktoś się przesiada z Windowsa na Linuxa, tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Wszystkie te same dodatki do blokowania reklam i cokolwiek tam byśmy chcieli dodać do Firefoxa. Wszystko wygląda, działa i funkcjonuje dokładnie tak samo jak pod Windowsem. I ostatni element w zakładce Internet Transmission, czyli prosty klient, prosty program do pobierania torrentów. Może się wydawać, że wygląda bardzo ubogo, ale to dlatego, że nie jest obrośnięty jakimiś reklamami, dodatkowymi okienkami. Po prostu solidny, prosty program do pobierania torrentów. Jeśli klikniemy na jakiegoś torenta, to się uruchomi i zacznie go pobierać. No dobrze, skoro możemy się poruszać po internecie, to teraz zobaczymy, czy możemy odtwarzać jakieś multimedia. W multimediach mamy pierwszy od góry Celluloid. Co robi Celluloid? Odtwarza filmy. Może również odtwarzać muzykę, ale do tego mamy inną aplikację. Następny w zakładce multimedia jest Hypnotics. Dla wielu użytkowników może to być nowość. Wybieramy sobie kraj, z którego chcielibyśmy coś zobaczyć, na przykład Japonia. Wybieramy sobie kanał. Ok, nie wszystkie kanały tak od razu u mnie działają, trzeba się wykazać cierpliwością. Ale założenie jest takie, że możemy sobie wybrać kraj, z którego chcielibyśmy obejrzeć jakiś kanał telewizyjny. I przy odrobinie szczęścia możemy trafić na całkiem zaskakujące treści. Także to dla kogoś, kto lubi wyzwania. Dobra, Multimedia. OBS Studio tego nie będzie, bo to jest aplikacja, którą dodałem, żeby móc rejestrować to, co właśnie widzimy, ale będzie Rhythmbox. I to jest bardzo fajna, dość rozbudowana aplikacja do słuchania muzyki i do słuchania m.in. radia internetowego, gdzie też można znaleźć bardzo ciekawe, alternatywne dźwięki. Multimedia. Zaawansowane sterowanie głośnością. Możemy wybrać sobie, której karty dźwiękowej chcemy używać, którego elementu danej karty dźwiękowej. I tak dalej włączać, przełączać i kombinować. Bardzo fajne narzędzie. Tego ostatniego nie będzie. To jest program, który dodałem w Falce Media pra Player, którego bardzo lubię, bardzo cenię i o tym jak dodać nowy program przekonamy się w następnej części. To tyle jeśli chodzi o multimedia. Grafika. Tutaj nie ma tego dużo pix manager obrazów, można je przeglądać zbiorowo, indywidualnie jak to lubi. Następnie w grafice jest rysunek, czyli odpowiednik Paint'a, prosty program do rysowania oraz skaner dokumentów. W tej chwili nie mam podłączonego skanera, więc nie będziemy go testować, ale jest bardzo prosty w obsłudze, po prostu skanujemy i tyle. Kolejna zakładka, biuro. Oprogramowanie LibreOffice. Jeśli otworzymy LibreOffice, pokazują nam się dostępne rodzaje dokumentów, które możemy utworzyć i mniej więcej to samo mamy w postaci osobnych ikonek. Oprócz tego jest jeszcze biblioteka, czyli prosty programik, który zapamiętuje jakie dokumenty ostatnio otwieraliśmy. Tutaj mam PDF-a, którego testowałem. I od góry LibreOffice Base, czyli odpowiednik Microsoftowego Accessa. Jeśli chcemy tworzyć tabelę, i formularze to możemy to zrobić. Dalej mamy w biurze LibreOffice Calc, czyli odpowiednik Excela. Czyli arkusz kalkulacyjny do wykonywania obliczeń. Następnie LibreOffice Draw, Draw, odpowiednik Microsoftowego Publishera, czyli do tworzenia publikacji. Jeśli chcemy wstawić jakieś obrazki, tekst i przygotować materiał do wydruku, to jest dobre narzędzie. Następnie LibreOffice Impress, czyli narzędzie do tworzenia prezentacji. Odpowiednik Powerpointa, następnie LibreOffice math, math. Jeśli chcemy tworzyć wyrażenia matematyczne, gdzie mamy dużo kresek, łamańców i dziwnych matematycznych znaków, to możemy to tutaj zrobić. Podejrzewam, że w pakiecie Office Microsoftu nie ma czegoś takiego, bo nie znalazłem odpowiednika. LibreOffice Writer, odpowiednik Worda bardzo prosty i bardzo przejrzysty ze wszystkimi potrzebnymi narzędziami pod ręką oraz słownik. Żeby w pełni korzystać ze słownika, trzeba pobrać plik słownika w wersji polskiej, także w momencie uruchomienia jego funkcjonalność jest ograniczona, a mam wrażenie, że w którejś z części przebrniemy przez tą konfigurację. Niemniej słownik jest, można też samemu go powoli tworzyć, dodając swoje najczęściej używane słowa. I to tyle, jeśli chodzi o zakładkę z akcesoriami biurowymi. Teraz te długie listy. Na początek, akcesoria. Lista. Narzędzi, które są bardzo użyteczne, ale niezbyt często wykorzystywane, archiwa, narzędzie do tworzenia i rozpakowywania archiwów. Podejrzewam, że większość osób rozpoznaje skrót zip, czyli archiwa typu zip. Oprócz tego, ten program jest w stanie obsłużyć jeszcze kilka innych formatów. Najważniejsze, że radzimy sobie z, zip, z zipami. Dalej w akcesoriach czcionki czyli narzędzie do przeglądania zainstalowanych czcionek, których już przy pierwszym uruchomieniu systemu jest dość dużo. Dalej w akcesoriach mamy dyski, narzędzie do zarządzania dyskami, dalej dzienniki, informacje o tym co się dzieje w systemie, podejrzewam, że dla wielu osób okienko na tyle zagadkowe, że raczej w ogóle nie będą do niego zaglądać. Dalej w akcesoriach editor menu czyli edytor pozwalający na konfigurowanie tego co tutaj widzimy, przesuwanie, zmianę nazwy programów i tak dalej. Dalej mamy w akcesoriach edytor tekstu, czyli prosty notatnik. Następnie formatowanie kart USB, specjalne narzędzie do formatowania pendrive'ów i zewnętrznych dysków. Dalej hasła i klucze Czyli magazyn haseł i kluczy kryptograficznych. Dalej, kalkulator, który możemy obsługiwać w trybie prostym, zaawansowanym, finansowym, programistycznym. Akcesoria, menadżer plików. Czyli pojawia się to samo okienko, które pojawi się, gdy klikniemy katalog osobisty. Dalej, menadżer zadań. Czyli program, który informuje nas o tym, co jest uruchomione i ile zasobów, ile mocy procesora, ile pamięci pożera. Dalej, akcesoria, notatki. Jeśli chcemy na ekranie zostawić coś w rodzaju żółtej karteczki z notatką, możemy to zrobić. Ja preferuję tradycyjne papierowe karteczki, które można gdzieś przykleić. Dalej, w akcesoriach mamy onboard. Czyli klawiatura ekranowa, jeśli ktoś potrzebowałby użyć klawiatury ekranowej, to ta jest bardzo funkcjonalna i można łatwo zmieniać jej rozmiar, co mam wrażenie jest dość istotne. Przechwycenie obrazu ekranu. Możemy zrobić screenshota tak zwanego całego ekranu bieżącego okna lub wybranego fragmentu. To klikam OK. Cały ekran robi się szary, zaznaczam strefę, która mnie interesuje i jest ona zachowana w postaci obrazka. Zapisz. Dalej w akcesoriach mamy przeglądarkę dokumentów PDF. Możemy sobie jakiegoś PDF przykładowo otworzyć. Red Shift. Narzędzie, które pojawia się tutaj w pasku w postaci żaróweczki i zmniejsza emisję kolorów niebieskich na ekranie. To jest dla osób, które pracują do późna w nocy, żeby ułatwić nieco zasypianie. Dalej w akcesoriach mamy tablice znaków. Jeśli ktoś używa innych alfabetów niż tradycyjnego łacińskiego i potrzebuje jakiejś Uumlauty, inne znaczki. Wszystko jest tutaj pod ręką. Warpinator. Narzędzie do wysyłania i odbierania plików w sieci. Podejrzewam, że w większości przypadków, jeśli ktoś będzie wysyłał i odbierał dane w sieci, użyje czegoś innego. Wsadowe zmienianie nazw. Jeśli mamy wiele plików, które chcielibyśmy ponumerować, w których masowo chcielibyśmy zmienić nazwę, coś dodać, coś odjąć z nazwy. To jest narzędzie do masowej zmiany nazwy plików. Dalej. Wyszukiwarka plików, czyli jeśli chcemy wyszukać jakiś plik po nazwie, nie ma żadnego filmu, oraz jeśli chcemy. Wyszukać jakiś program. Pojawia nam się lista programów, ale tak naprawdę to jest to samo co mamy w menu. Programy po lewej stronie zaznaczymy wszystkie programy i tutaj też jest cała lista. Jeśli nazwy, znamy nazwę programu, to możemy wpisać ją tutaj na dole w okienku. Jeśli zacznę wpisywać na przykład V, już mamy L i już mamy CVLC Media Player. Także to się jakby duplikuje. Oraz w akcesoriach zapisywanie obrazów na pendrive, czyli specjalne narzędzie do tworzenia uruchomieniowych pendrive'ów USB, coś co w Linuxie występuje standardowo, a w Windowsie wymaga specjalnego programu, niemniej prawdopodobnie dość rzadko używane przez przeciętnych użytkowników. I to tyle, jeśli chodzi o kolekcję akcesoria. Kolejna kategoria w programach to zakładka system. I tutaj niektóre elementy będą się powtarzały, bo już były w akcesoriach i w innych miejscach. W systemie pierwsze od góry jest czas i data, gdzie możemy ustawić czas. Można ustawiać go ręcznie lub ustawić synchronizowanie zegara z serwerami w internecie względem strefy czasowej to ustawienie jest wybierane podczas instalacji. Jeśli mamy wybraną poprawnie strefę czasową, w tym przypadku Europę, Warszawę, ustawienia zegara będą automatycznie regulowane i zegar będzie super dokładny. Następne w systemie drukarki. Spróbujmy dodać drukarkę. Proszę, wykryła się automatycznie. Idziemy dalej. Dalej, zastosuj. Wydrukuj stronę próbną. Okay. Tutaj do sieci mam podpiętą wiekową drukarkę HP, która działa ze wszystkim. Pewnie zadziałałaby nawet z tosterem, ale w większości przypadków nie powinno być problemu z podłączeniem drukarki. Następnie w programach zakładka system mamy dzienniki. To już widzieliśmy wcześniej. Informacje o tym, co się dzieje w systemie. Dalej system menadżer aktualizacji. Manager aktualizacji warto od czasu do czasu otworzyć, kliknąć odśwież i ewentualnie zainstaluje aktualizację, przynajmniej raz w miesiącu. Możemy go znaleźć też na dole tu w pasku zadań w postaci tej tarczy. Jeśli na nią klikniemy pokaże się manager aktualizacji i warto aktualizować system. Programy system manager oprogramowania. I tutaj pojawia się okienko narzędzia, które pozwala nam na dodawanie i usuwanie oprogramowania w systemie Linux Mint. Jest to interfejs graficzny i bardzo ułatwia całą sprawę, zwłaszcza dla początkujących użytkowników. Ale jak tego używać? Tego dowiemy się w kolejnym materiale. System i e menadżer plików Thunar, czyli okienko które mamy tutaj pod katalogiem osobistym, czyli narzędzie do przeglądania plików i operacji na plikach. System i e menadżer sterowników. Standardowo w systemie będą zainstalowane sterowniki otwarto źródłowe, ale bardzo często jeśli chcemy korzystać ze wszystkich funkcji ukrytych w urządzeniu, które jest podłączone do komputera, warto zaznaczyć, aby system użył sterowników producenta. W których kod źródłowy najczęściej jest zamknięty i nie do końca wiadomo jakie koty kryją się w tym worku, ale funkcjonalność tego typu sterowników najczęściej przeważa szale na stronę, mimo że nie wiem co jest w środku. Działa to dobrze, więc tego użyję. Następnie menadżer zadań, czyli okienko, które pokazuje nam i jakie programy, jakie funkcje są aktywne i działają ile mocy procesora pożerają i ile pamięci pożerają. Następne w systemie narzędzie do tworzenia kopii zapasowej, czyli jeśli chcemy stworzyć kopię zapasową naszych danych lub zainstalowanego programowania, możemy użyć tego narzędzia. Następne w systemie ustawienia do karty graficznej, do ekranu. W tym przypadku korzystam z karty Nvidia. Jeśli ktoś korzysta z innej karty, to pewnie tego ustawienia tutaj nie będzie. Następne okno logowania. Tutaj możemy ustawiać wygląd i zachowanie okna logowania, czyli tego okna, które pojawia się przy starcie systemu. Następne jest raporty systemowe. Nie wykryto problemów. Zakładam, że tutaj większość użytkowników nie będzie zaglądała zbyt często. Następne w systemie mamy Synaptic Manager Pakietów. Uproszczony interfejs graficzny do kontrolowania zainstalowanych aplikacji programów. Pozwala na nieco głębszy, nieco bardziej precyzyjny wgląd we wszystkie drobne elementy naszego systemu z założenia dla osób, które już mają nieco doświadczenia z Linuxem. Bardzo potężne i bardzo użyteczne narzędzie. Następne w systemie jest Terminal XFCE, czyli okienko terminala. Najpotężniejsze, najważniejsze okienko. I w wielu przypadkach wśród power userów jedyny prawilny sposób na komunikację z Linuxem. Dla początkujących użytkowników prawdopodobnie okienko, którego będą próbowali unikać. Niemniej z czasem warto jest się temu przyjrzeć. System i timeshift. Narzędzie do tworzenia migawek systemu, czyli coś w rodzaju tworzenia punktów przywracania i tworzenia kopii zapasowych. Następne w systemie mamy użytkownicy i grupy. W tej chwili jest ustawiony tylko jeden użytkownik, ale gdybyśmy chcieli ustawić wielu użytkowników, każdemu przyznać inne uprawnienia czy dostęp do innych programów, możemy to zrobić. Tutaj mamy prosty interfejs graficzny, który ma nam to ułatwić. Następny w systemie jest wsadowe zmienianie nazw, czyli okienko, które pozwala na masowe zmienianie nazw plików. Dla przykładu, mam tutaj trzy pliki, chciałbym je ponumerować wartość początk początkowa 1 i dodać do nich tekst test. I tutaj już widzimy, że każdy z tych plików będzie się nazywał, będzie miał przedrostek. Test, przy czym, czy mogę, że mogę to przesunąć? Mogę. Czy to mogę przesunąć w górę? Mogę. Graficzne narzędzie do łatwego zmieniania nazw wielu plików. Bardzo użyteczna rzecz. Następne w systemie. Wykorzystanie dysku. Informacje o naszych dyskach i o tym, Ile na nich zostało jeszcze wolnego miejsca. I następne w systemie zasoby oprogramowania. Jak widać, żeby dostać się do wielu elementów systemu trzeba wpisać hasło administratora, ale tak to jest w Linuxie. Jeśli coś chcemy zmienić w systemie, musimy zawsze podać hasło i to jest miejsce, w którym możemy wybrać, z jakiego serwera będą pobrały, pobierały się aktualizacje. Główny Linux Mint Gracze rozpoznają okienko, które wygląda podobnie do okienka z pingiem, gdzie wybiera się najlepszy serwer, serwer z najmniejszym opóźnieniem, w tym przypadku z największym transferem. I tutaj na pierwszym miejscu jest zaznaczony serwer w Uniwersytetu w Warszawie. Ja go sobie wybrałem jako serwer z którego mają się pobierać aktualizacje do systemu, bo wydaje się z tego co tutaj pokazuje to narzędzie, że to będzie najszybszy sposób i serwer bazowy icmedu.pl to też jest serwer uczelniany, widać, że ma najlepszą prędkość. Zaznaczamy go sobie zastosuj i w ten sposób Korzystamy z serwerów lokalnych, co skróci czas aktualizacji, bo pobieranie będzie szybsze. Okay. I to chyba tyle, jeśli chodzi o zakładkę System. Teraz przejdziemy do ustawień. Warto zauważyć, że ustawienia występują tutaj po lewej stronie, w kolumnie po lewej stronie i mamy je też tutaj u góry. To jest dokładnie to samo, tyle że jeśli tu klikniemy, pojawia się eleganckie osobne okienko. No dobrze, co my tu mamy? Informacja o użytkowniku. Informacja o użytkowniku komputera. Jeśli będziemy mieli więcej użytkowników na komputerze, możemy na przykład poprosić o numer kontaktowy, adres e-mail. Jeśli to będzie komputer w jakiejś firmie czy w jakimś urzędzie i będzie ich tam więcej, tych użytkowników będzie wielu. To może być dość przydatne. Menadżer okien. To jest miejsce, w którym możemy wybrać wygląd naszych okien, wielkość czcionek i wszystkie inne rzeczy, które przystrajają nasze okienko. Obszary robocze, tworzenie wirtualnych pulpitów, pomiędzy którymi możemy się przełączać. Panel. To jest zakładka, która dotyczy ustawień czegoś, co w Windowsie się nazywa pasek zadań. Tutaj mamy na dole, to jest panel w tym przypadku. I takich paneli możemy stworzyć kilka, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tutaj, dla przykładu, stworzyłem panel po lewej stronie ekranu. Zaznaczymy sobie, że teraz będziemy pracowali właśnie z nim. Automatyczne ukrywanie panelu zawsze. Układ pionowy, boczny. Poziomy wyglądałby tak i mógłbym go ustawić tu, ale ja wolę pionowy i wolę go ustawić tutaj. Chciałbym go zablokować, żeby się nie przesuwał, bo w tej chwili mogę go przesuwać, żeby był zawsze w tym miejscu. Rozciągnięcie mogę go rozciągnąć lub skrócić w zależności od potrzeb, zmieniać styl i tak dalej, i tak dalej. Jakie są zalety takiego panelu? Zaznaczyłem, żeby się ukrywało. Czyli jeśli otworzę jakieś okienko, okienko się otwiera, ale tu coś z boku wystaje i to jest miejsce, w którym najczęściej niczego nie ma, i teraz jeśli dotknę tego myszką, wyskakuje panel, a na panelu mam ikonki do uruchomienia Firefoxa, do, do uruchomienia LibreOffice, do uruchomienia kalkulatora. I jeśli będę chciał tutaj coś dodać, klikam sobie prawym przyciskiem właściwości, dodaj i chciałbym, żeby tam się uruchamiał rytmbox. Dodaj, zamknij i mamy program do słuchania muzyki. Czyli mogę sobie najczęściej używane ikonki do programu umieścić tutaj, one się ładnie chowają i nie zaśmiecają pulpitu i mogę sobie tutaj najechać i wtedy je widzę i mogę je wybrać. Ustawienia tych paneli są moim zdaniem jednym z najlepszych elementów tego systemu, bo można je umieścić w dowolnym miejscu i mogą się zachowywać w dowolny sposób i mogą mieścić dowolną ilość ikonek i to jest wspaniałe. Jeśli ktoś chce to ustawić tak jak to wygląda na przykład na Macu i mieć to na dole, można to ustawić na górze z każdej możliwej strony. I to był panel powiadomienia. To się znowu powtarza, bo to już zdaje się gdzieś było, powiadomienia dotyczące systemu. Pulpit, czyli możemy sobie zmienić tapetkę, która jest na pulpicie i ustawienia pulpitu zmienić. Możemy sobie wybrać taką na przykład zieloną. Domyślnie w systemie jak widać jest ich kilkanaście. Niech zostanie ta. Usprawnienia menadżera okien. Czyli dokładnie to w jaki sposób ma reagować. Czy ma reagować na jedno kliknięcie, na dwa, z której strony mają się okienka jakby przyklejać do, do krawędzi ekranu, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wszystko można sobie ładnie wyregulować. Ustawienia pulpitu. Wybieramy menadżer okien. Tu raczej nikt, że to, co jest tutaj ustawione, zostawiamy tak jak jest. Chyba że ktoś szuka przygód. To tutaj można wiele rzeczy zmienić, zmienić menadżera okien, jego zachowanie i w ogóle nagrzebać dać dużo. Ale proponuję na początek przynajmniej zostawić się tak jak jest. Wygląd. Wygląd ikonek, czcionek, ustawień. Można ściągnąć z internetu całe tematy ikonek jak widać już tu się coś zaczyna zmieniać. I można przybrać sobie Linuxa w dowolny sposób. Styl. Też można zmieniać, jak widać, różne tematy kolorystyczne. Jest tego mnóstwo. Oj, zmieniłem ikonki. Zmieniły się ikonki. Co to było? Okej, okay. wróciliśmy do tego, co było. Zmieniając wygląd ikonek, w pewnym sensie zmienia się cały system i naszą relację z nim, więc trzeba uważać, bo to może wyglądać ładnie, ale można się pogubić. Bluetooth możemy się połączyć z jakimś urządzeniem zewnętrznym, na przykład ze słuchawkami, czy smartfonem, czy cokolwiek tam będziemy mieli pod ręką. Ekran. Czyli ustawienia ekranu rozdzielczości, to w, jakim, w jaki sposób mają być ustawione względem siebie ekrany, jeśli mamy ich więcej. Klawiatura, prędkość reakcji klawiatury, skróty klawiszowe i układ klawiatury możemy sobie wybrać dowolny, jeśli mamy jakąś unikalną klawiaturę, którą udało nam się zdobyć na przykład na eBayu czy jakąś specjalistyczną klawiaturę do wprowadzania danych, to wszystko tutaj można znaleźć. Menadżer zasilania to jest ważne miejsce, w którym możemy wyłączyć wstrzymywanie i usypianie, czyli to po jakim czasie ma się wyłączać nasz ekran i ewentualnie blokować komputer. Myż i panel dotykowy, ustawienia myszy, jak szybko ma reagować na kliknięcia, jakie ma być przyspieszenie. Dobra wiadomość dla graczy. Tutaj nie ma czegoś takiego jak. Przyspieszenie myszki, które jest zmorą wszystkich Windowsów. Tutaj mysz odpowiednio ustawiona działa dokładnie bezpośrednio tak, jak ją poruszamy. Napędy i nośniki wymienne. Możliwość ustawienia automatycznego montowania nośników, czyli jeśli włożymy pendrive, od razu będzie widoczny. Ustawienia napędów, płyt, czy mają się odtwarzać, jeśli tak, to w jakiej aplikacji. Aparaty fotograficzne, czy mają automatycznie być importowane wszystkie nowe zdjęcia i drukarki, urządzenia wejściowe. Jeśli mielibyśmy jakiś tablet, czy inne dziwne urządzenie, tutaj wszystko można ustawić. I profile kolorów. To mam wrażenie, że jest ustawienie dla bardziej zaawansowanych graficznie użytkowników. Ja tutaj raczej nie zaglądam, bo dla mnie różnice tego, co wyświetla ekran, są praktycznie nieuchwytne. Ale jeśli ktoś będzie miał profesjonalny monitor i będzie chciał e, zaimplementować jakiś profil kolorów do niego, to jak najbardziej możliwe. Domyślne programy. Jaka przeglądarka ma być domyślną, jaki program ma być domyślny do odbierania poczty. Jeśli klikniemy na jakiś plik, jakikolwiek by on nie był, to w czym ma się otwierać, jak ma się zachowywać. Wszystko możemy sobie ładnie ustawić. Języki. W odróżnieniu od Windowsa w Linuxie możemy stosować dowolne języki, nie musimy kupować dodatkowej licencji, kombinować za bardzo. Jeśli chcemy używać jakiegoś języka, chcemy, żeby cały system zmienił się językowo, chcemy polski, niemiecki, angielski, francuski, rosyjski, cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Wszystko jest dostępne. Konfiguracja zapory sieciowej. Graficzny interfejs do ustawień e, zapory sieciowej. Jeśli chcemy. Otworzyć lub zamknąć jakieś porty, czy pozwolić jakimś aplikacjom na dostęp do internetu, lub zablokować, to wszystko tutaj ładnie możemy sobie ustawić. Też chyba raczej dla zaawansowanych użytkowników. Menager aktualizacji, znowu trafiamy w to samo miejsce, do którego nas prowadzi tarcza, tutaj na dole. To chyba jest informacja o tym, że skoro jest w wielu miejscach, że od czasu do czasu warto tam zajrzeć. Menager oprogramowania, też już widzieliśmy. Czyli prosty, graficzny, przejrzysty interfejs, który pozwala na dodawanie i usuwanie oprogramowania. Menadżer sterowników. Jeśli istnieje możliwość zainstalowania sterowników firmowych, nieotwartość źródłowych, to tutaj prawdopodobnie ten program będzie w tym pomocny. Okno logowania. I to już też widzieliśmy. Zachowanie, wygląd okna logowania. Sesja i uruchamianie, możliwość zapisywania sesji w momencie zamknięcia systemu, możliwość wybrania programów, które mają się uruchamiać lub nie mają się uruchamiać w momencie startu systemu. Można coś dodać, usunąć informacje o bieżącej sesji, możliwość uruchamiania dodatkowych usług. Sposób wprowadzania tekstu. Jeśli ktoś chce używać Cionek z języków, które tych czcionek mają setki czy tysiące. Tutaj prawdopodobnie znajdzie rozwiązanie dla swoich problemów, ponieważ ja nie jestem biegły w używaniu tych dziwnych znaczków. To jedyne, co mogę stwierdzić, że to narzędzie chyba jest przydatne. Ułatwienia dostępu, ustawienia klawiatury i myszy, gdzie można bardzo precyzyjnie ustawić. Zachowanie wszystkich interfejsów pozwalających na zarządzanie komputerem. Mówię tu o interfejsach fizycznych, typu klawiatura, mysz, ewentualne manipulatory, czy cokolwiek byśmy podłączyli, co miałoby nam pomóc w poruszaniu się po systemie. Zasoby oprogramowania. W tym miejscu już byliśmy. Narzędzie, które pozwala nam określić, skąd mają się pobierać aktualizacje, i edytor ustawień. Czyli bardzo dokładne i precyzyjne ustawienia dotyczące wyglądu i zachowania całego systemu też raczej bym tutaj nie grzebał. I to tyle jeśli chodzi o ustawienia. Co nam zostało? W wszystkich programach są wszystkie programy ustawione alfabetycznie. W ostatnio używanych te, które ostatnio były używane, w ulubionych te, które ustawimy sobie jako ulubione, można je tutaj na tą listę wrzucić i można je stąd usunąć. Jeśli kliknę na programy, ta lista jest od razu widoczna. Jeśli coś chcę stąd usunąć, klikam prawym przyciskiem myszy i robię usuń z ulubionych. Albo chodzę do grafiki i robię prawym przyciskiem myszy i robię dodaj do ulubionych. I teraz są sobie tutaj wszystkie na liście i mogę je przesuwać wyżej, niżej czy ten edytor damy tutaj i tak dalej. Tutaj można zablokować system, czyli żeby go odblokować potrzebne będzie hasło. I ostatni element układanki, przycisk wyłączania systemu wyloguj. I pojawia się okienko, w którym możemy wyłączyć komputer, zrestartować, wylogować się, wstrzymać lub przełączyć użytkownika. Przy czym zapisanie sesji przed wylogowaniem powoduje, że komputer zapamięta programy, które były uruchomione i będzie próbował je uruchomić przy ponownym włączeniu komputera. Co znaczy, że jeśli mamy otwartą jakąś przeglądarkę czy jakiś dokument, to one powinny przy ponownym uruchomieniu od razu też się włączyć. I to chyba tyle, jeśli chodzi o naszą przygodę z przeglądaniem programów, które są dostępne zaraz po zainstalowaniu systemu Linux Mint. To jak dodać nowe, czy jak usunąć te, które istnieją, tego dowiemy się w kolejnym materiale. I to tyle na tą chwilę. Jeśli udało Ci się dobrnąć aż do tego miejsca. To jestem pełen podziwu. Daj może łapkę w górę, zobaczymy ile tych łapek się uzbiera. Możesz też zasubskrybować. Jeśli masz jakieś problemy, pomysły, pytania, napisz w komentarzu pod filmem. Mam nadzieję, że ta zdobyta wiedza będzie dobrze ci służyć. Cześć!